z kawałka skóry potrafią wykonać prawdziwe dzieło sztuki, piękny portfel, torebkę czy etui. Kaletnik to zawód, który powoli wraca do łask. Rośnie bowiem grono konsumentów, którym zależy na produktach wysokiej jakości, ręcznie wykonanych i o niepowtarzalnym designie. Tu trzeba to przyjąć. Ucho i ucho jest dobre, tylko tu. Dobra, zostaw to. Tak? Pan. A jakieś nazwisko, coś? No, zaraz zapiszemy. Marian Lewoć jest kaletnikiem z ogromnym stażem. Swój zakład prowadzi od kilkudziesięciu lat. Do każdego zawodu to musi być no, zamiłowanie do tego, podejście, no, jakaś chęć. Bo nie w każdym zawodzie każdy się spełnia na tym. Radosław Fiołek w zawodzie jest od 4 lat. Kaletnictwo stało się jego pomysłem na biznes w momencie, gdy razem ze wspólnikiem postanowił zaprojektować pierwsze etui na sprzęt elektroniczny. Kupiliśmy iPady i chcieliśmy je ładnie ubrać, że tak powiem. Okazało się, że na rynku są tylko neopreny, gumy i filce, więc postanowiliśmy sobie gdzieś przy przysłowiowym piwku, że zrobimy sobie ze skóry etui, przecież to nie jest trudne. No i tak się okazało, że nie jest to trudne, że trwało to od pomysłu do projektu, z którego byliśmy zadowoleni 2 lata. Wspólnikiem Radosława Fiołka jest Radosław Stelmaszczyk. Tak wspomina początki wspólnego interesu. Z kupnem skóry nie było wcale tak źle. Kupiliśmy taką, no nie najlepszą, ale jakąś kupiliśmy. Kupiliśmy nici. No i stwierdziliśmy, że trzeba to przeszyć. No i teraz zaczęły się dopiero prawdziwe schody. To znaczy okazało się, że nie ma czym za bardzo przeszyć, że normalne maszyny, które znamy, one się tak naprawdę nie nadają do tej skóry, którą chcemy obrabiać. Piękny skórzany portfel, torebka czy etui to efekt końcowy pracy kaletników. Pierwszym krokiem do jego stworzenia jest projekt. Zaczyna się od rysunku, pomysłu, wydruku, wycięcia ręcznie, sprawdzenia tego, czy to działa. Później nanosimy poprawki, jeszcze raz drukujemy. Później jest z tego wycinany pierwszy taki prototyp, taki szablon, który jest nanoszony na skórę. Sprawdzamy, czy wszystko ładnie działa, a później to już idzie do realizacji, czyli robimy wykrojniki. Z wykrojników tniemy już te rzeczy w większej ilości i po prostu powstają całe serie naszych produktów. Do obowiązków kaletnika należy też dobieranie odpowiednich materiałów do danego produktu. Może być to skóra, czy też tworzywa sztuczne. Kaletnicy zajmują się też montowaniem okuć, zdobień, zamków do już gotowych wyrobów skórzanych, a także ich naprawą. Przychodzi nieraz, klient odbiera, to mówi, nie wiedziałem, że tak to wyjdzie, że prawie no jak nowa, odnowiona. Bo trzeba to wszystko poskładać tam, coś dołożyć do tego, do korpusu, nie tam, że dalej coś zaszyć, łatkę nałożyć. Praca kaletnika to zajęcie manualne. Ważna jest cierpliwość i dokładność. Czasami obrabia się bowiem małe elementy. By sprawdzić się w tym fachu, potrzeba też innych predyspozycji. Wyobraźnia, bo trzeba kilka ruchów do przodu sobie jednak przewidzieć. Nie można działać na szybko, tak pochopnie. W swojej pracy kaletnik posługuje się narzędziami takimi jak specjalne noże do wycinania skóry, znaczniki, cyrkle. Wykorzystywane są też maszyny szwalnicze. Większość osób korzysta z maszyn, które mają często 30, 40, 50 lat, dlatego że one mają pełną funkcjonalność, to znaczy dają taką samą jakość jak te, które mamy teraz, tylko że te, które mamy teraz, no mniej przy nich trzeba się narobić, jest większa automatyzacja, ale jeżeli chodzi o jakość, no to praktycznie one niczym się nie różnią. Kaletnik to w dużej mierze zawód techniczny, ale ma też wiele wspólnego ze sztuką. Fachowiec z tej dziedziny jest bowiem twórcą, a często też projektantem swoich prac. To, że jesteśmy kaletnikiem, to umiemy pracować ze skórą, ale jeśli my chcemy coś wymyśleć i tworzymy, także też możemy nazwać się designerami. To daje poczucie ogromnej satysfakcji i mobilizuje do dalszej ciężkiej pracy. Dążymy do tego, żeby robić naszych produktów było takie zapotrzebowanie, żeby ludzie je chcieli mieć i żeby była to na tyle fajna rzecz, że to po prostu, żeby była rozpoznawalna i żeby każdy ją chciał mieć. No. Droga do sukcesu wcale nie jest łatwa.
potrzeba w niej dużo determinacji, a przede wszystkim umiejętności zarówno technicznych, jak i artystycznych. Trzeba śledzić jakby trendy, że tak powiem, na rynku, żeby iść cały czas z duchem. No i chcieć zachować jakość, żeby nie iść, że tak powiem, no, my nie chcemy iść na ilość, my idziemy na jakość.